Dobrze, teraz wszystko było. Świetnie wystartowała. Idzie, idzie, trzymaj to tempo, trzymaj rytm, Ewa. Może być pięknie, może być medal. Jest, jest medal, jest. Gej wygra, francuska pierwsza, druga Hejnowa, szwajcarka Justyna Święty i ma medal brązowy Justyna Święty. Jak to się stało? Jak ona to zrobiła? I chyba będziemy mieli brązowy medal. Wszystko na to wskazuje. Ostatnie metry. Muir pierwsza, Klosterhalfen na drugim miejscu. Zofia Enaoui ma brązowy medal. Jest trzecia, dobiegła trzecia do mety. Paweł Wojciechowski w górze i jest! 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 Ostatnia prosta, długie susy. Musi wyprzedzić Holendra i wyprzedza i jest drugi. Mamy srebro. Patrzmy, bo my wiemy, patrzmy. Ach, to było pchnięcie! Myśmy to widzieli z daleka, a tak to wygląda z bliska, daleko poza granicę 21 metrów. Jak daleko rekord Polski należy do Tomka Majewskiego? 21,72 ze Stambułu, z tych halowych mistrzostw świata 2012, a tu jest ile? 21,97! 97! Nie, no niesamowity początek! Jest Piotrek Lisek, pewne założenie, odejście na barki i świeca w górę. Na to czekaliśmy. 5,85 w pierwszej próbie Piotra Liska. Niepokonany profesor, wspaniały Adam Krzot, mistrzem Europy. Relacjonować ruch. Bednarek, jesteśmy na... Jest, jest, jest! Marcin, trzymaj się, ciągnij tak do końca, a będzie złoto. I ostatnia krótka prosta na tej hali, nikt go już nie dogoni. Marcin Lewandowski, mistrzem Europy, fenomenalny finisz Polaka. Justyna na pewno zachowała sobie jeszcze trochę sił. Tak jest, dogrywa się i zwycięża i mamy złoto, szóste złoto. Musimy to wygrać, wygrywamy. Justyna, Justyna, jesteś wspaniała, wszystkie dziewczyny są wspaniałe. Złoto dla nas, Rafał Omelko wygrywa, mamy siódmy złoto.